Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmiku. Jak widzicie po tytule, dzisiaj będzie o książce. Już wam tłumaczę dlaczego. Raz na jakiś czas dopytujecie mnie, czy mogłabym wam polecić jakieś fajne publikacje, książki, które sama czytam, które też będą związane z pielęgnacją, ze skórą i nie tylko. Wy doskonale wiecie o tym, że ja bardzo lubię czytać różnego rodzaju poradniki, ale też wydania medyczne, badania, przeszukuję czasami internet, sięgam po magazyny profesjonalne, takie właśnie branżowe, jak to się mówi. No i czasami wam coś tutaj podrzucam gdzieś w jakichś moich daily vlogach albo czasami na Instagramie. I tak sobie pomyślałam ostatnio, że w sumie fajnie by było, gdybym raz na jakiś czas publikowała dla was filmy, w których opowiadałabym wam właśnie o takich ciekawych propozycjach książek, lektur, być może właśnie też jakichś magazynów. No zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało w trakcie. Więc dzisiaj podejmiemy taki temat, ale przy okazji powiem wam, że przeszukiwanie internetu albo nawet sięganie po zdobycie jakiejś wiedzy w internecie, niestety nie zawsze to jest dobry pomysł, bo wielokrotnie spotkałam się z tym, że w necie można znaleźć same głupoty. I czasami zastanawiam się w ogóle, kto to pisze i kto to tworzy. Już nie mówiąc o tym, że parę razy też zdarzyło mi się sięgnąć, kupić jakąś książkę, jakiś poradnik napisany na przykład przez jakąś dziennikarkę lub też osobę, która nie posiada wiedzy w danym temacie i w tej książce było tyle błędów, a w tym poradniku były takie wypisywane bzdury, że czasami sama łapałam się za głowę. Nawet wiecie co, jest jedna taka książka, o której opowiem wam niebawem, która też wywołała duże, można powiedzieć, wow, kiedy się pojawiła na rynku, a ja osobiście uważam, że to jest taka pozycja, do której nie powinniście zaglądać i po którą nie powinniście sięgać, ale dzisiaj nie o tym. Dzisiaj chciałabym wam opowiedzieć o książce, która miała swoją premierę stosunkowo niedawno. Jak tylko pojawiła się w sprzedaży, to stwierdziłam, że no po prostu no trzeba, nie ma innego wyjścia, trzeba dowiedzieć się, o co tak naprawdę chodzi. I stwierdziłam po przeczytaniu tej książki, że muszę wam o niej opowiedzieć, ponieważ uważam, że jest to taka publikacja, którą warto mieć gdzieś u siebie w biblioteczce, nawet jeżeli nie jesteście profesjonalistami, nie jesteście studentami, nie jesteście kosmetologami, lekarzami, trychologami itd., to mimo wszystko tę książkę warto sprawdzić, warto przeczytać i warto ją mieć. I dzisiaj właśnie wam opowiem dlaczego. Moi drodzy, książka, o której będzie dzisiaj mowa, to właśnie Trychologia kosmetologiczna i lekarska, wydana przez Klaudię Musiał. Muszę wam powiedzieć, że ja Klaudię znam, jak to się mówi, tak internetowo, ponieważ obie obserwujemy siebie na Instagramie już naprawdę od wielu, wielu lat. I też widziałam, jak Klaudia przechodziła różne procesy w swoim życiu, między innymi też właśnie kiedy pojawiła się ta książka, można powiedzieć nawet taki dziecko, jeśli chodzi o wiedzę, co bardzo mnie ucieszyło, nawet kiedy Klaudia do mnie napisała, że właśnie ta książka pojawi się w wydaniu i chciałaby dowiedzieć się, jaka jest moja opinia na jej temat. Co prawda, widzicie w tytule Trychologia kosmetologiczna i lekarska. Ja nie jestem specjalistą od włosów. I wy o tym doskonale wiecie. Nie, tym bardziej nie posiadam wiedzy w temacie trychologii. I jeśli już publikuję tutaj na moim kanale jakieś filmy związane z włosami, to zazwyczaj są to filmy, gdzie opowiadam wam o mojej aktualizacji pielęgnacyjnej i nie tylko. Chociaż wy czasami też dopytujecie mnie, co robię, że mam takie włosy, jak o nie dbam, jakie stosuję kosmetyki, ale tak jak mówię, ja nie jestem też włosomaniaczką, czyli też nie posiadam wiedzy właśnie od tej strony. Natomiast bardzo zaciekawiło mnie to, że w tytule tej książki mamy Trychologia kosmetologiczna i lekarska.
Więc coś w moim kierunku, bo jak wiecie, ja z zawodu jestem, wykształcenia jestem kosmetologiem. Tutaj chciałam Wam jeszcze dodać, że jest to książka wydana właśnie przez Klaudię Musiał, która jest wykładowcą w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku. No i oczywiście mamy tutaj wydawnictwo PZWL, czyli wydawnictwo lekarskie, co również bardzo mnie cieszy, że Klaudia zdecydowała się właśnie z tego wydawnictwa skorzystać, ponieważ w ofercie wydawnictwa PZWL znajdziecie wiele świetnych poradników, książek, właśnie takich z dziedziny pielęgnacji skóry i nie tylko, napisanych przez wspaniałych autorów. Także bardzo mnie cieszy, że ta książka powstała właśnie pod tym wydawnictwem. No i przede wszystkim cieszy mnie to, że autorem tej książki nie jest przypadkowa osoba, nie jest osoba, jak to się mówi, wzięta z ulicy, czy jakaś fanka pielęgnacji włosów, czy osoba, która gdzieś tam zdobywa samodzielnie tą swoją wiedzę, ale jest to osoba wykształcona przede wszystkim w tym temacie, specjalista, który wie, o czym mówi, wie, o czym będzie ta książka i ma po prostu ogromną wiedzę, co tutaj też widać. Tak jak Wam wspomniałam na początku, jest to pozycja, która uważam, że powinna znaleźć się u każdego. Mimo tego, że kiedy sięgniecie po tę książkę albo będziecie sobie ją przeglądać informacje na jej temat w internecie, to pewnie zwrócicie uwagę, że jest to propozycja właśnie dla studentów, studentów kosmetologii, trychologii, studentów dermatologii, dla lekarzy, dla dermatologów, dla specjalistów w tej dziedzinie, dla osób, które interesują się trychologią. Natomiast po przeczytaniu tej książki stwierdziłam, że no nie do końca, bo rzeczywiście można ją proponować specjalistom, osobom, które siedzą powiedzmy w tej branży związanej z włosami, ze skórą i nie tylko, ale to nawet nie jest poradnik, to jest taka książka, która zaciekawi i zainteresuje każdego z Was. Bo nie oszukujmy się, zwłaszcza my kobiety zwracamy bardzo dużą uwagę na pielęgnację naszych włosów i pewnie nieraz zdarzyło się Wam, że miałyście problem z wypadaniem włosów. Oczywiście panowie także i tutaj też jest rozdział Wam poświęcony. Przychodzi też taki moment w naszym życiu jak na przykład menopauza, kiedy zaczynają się zmiany hormonalne i też zaczynają się problemy z włosami. Już nie mówiąc o tym, że w ostatnim czasie, czyli biorąc pod uwagę pandemię i problemy z COVID-em, też zaczęły się pojawiać problemy z włosami i bardzo wiele osób, specjalistów mówi o po covidowym wypadaniu włosów, stres oczywiście, czy na przykład dieta, czy różnego rodzaju problemy hormonalne, które mamy w naszym organizmie, to jest coś, co sprawia, że gdzieś ten temat naszych włosów zawsze pojawia się obok i kiedy zauważamy u siebie problemy z włosami, zaczynamy zastanawiać się, co jest przyczyną, być może stosujemy nieodpowiednie kosmetyki albo właśnie dzieje się coś złego w naszym organizmie. I ta książka pozwoli Wam zapoznać się tak naprawdę ze wszystkim. Przysięgam, słuchajcie, to co jest w tej książce, zaraz Wam opowiem, to jest taka wiedza, nawet nie w pigułce, bo bardzo fajnie rozbudowana, z której skorzysta każdy z nas. Bez względu na nasz wiek, bez względu na płeć, bez względu na zawód, który wykonujemy. Bardzo fajna książka. Zanim jednak przejdę do omawiania tego, co znajdziemy w tej książce, to chciałabym Wam powiedzieć o takich kilku szczegółach, które moim zdaniem też są istotne, jak między innymi to, że książkę mamy podzieloną na 14 rozdziałów i oczywiście w każdym rozdziale znajdują się też rozdziały. Dodatkowo też książka na samym początku posiada wstęp, jak to większość książek, ale mamy tutaj
słownik, wykaz skrótów. Mamy również na samym końcu obszerne piśmiennictwo, z którego korzystała autorka, i skorowic. To nie jest, powiedziałabym, taki poradnik, to nie jest coś takiego jak popularne, typowe na naszym rynku takie poradniki pisane dla każdego. Absolutnie nie. Słuchajcie, ja nawet na samym początku, jak sobie otworzyłam tę książkę, to miałam wrażenie, że czytam pracę taką badawczą, pracę naukową, pracę magisterską, bo ona, ta książka, jest troszeczkę właśnie stworzona w ten sposób. Bardzo dużym plusem jest też między innymi właśnie to piśmiennictwo, ale do tego za chwilę dojdziemy. Natomiast mamy tutaj ponad 200 stron, ale 200 stron obszernej, gigantycznej, bardzo fajnie rozbudowanej wiedzy. Książka jest pisana w taki sposób, że każdy ją zrozumie, nawet jeżeli nie jesteście profesjonalistami w tej dziedzinie, a nawet jeżeli będziecie mieć problem z jakimś słowem, z jakimś słownictwem, no to właśnie, macie to wszystko wytłumaczone w tej książce, zarówno na początku, jak i na końcu. Wyjaśnione, co oznaczają dane skróty, co to tak naprawdę jest, żebyście i wy w prosty sposób potrafili zrozumieć, o co tutaj tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. Na pewno też plusem tej książki jest miękka okładka i to, jak ta książka jest poprowadzona, bo mamy tutaj oczywiście obrazki, mamy ryciny, mamy zdjęcia, więc przy każdym temacie, a przynajmniej przy większości tematów, możecie też zobaczyć mniej więcej, o co chodzi, jeśli rozmawiamy o włosach, jeśli rozmawiamy o skórze, albo na przykład o etapach łysienia. Książka zaczyna się od wprowadzenia takimi najważniejszymi informacjami, a mianowicie właśnie anatomią skóry, anatomią włosa, fizjologią skóry, fizjologią włosa, jak przebiegają te wszystkie etapy wzrostu włosa, jak to wszystko wygląda, czyli taka wiedza, którą powinniśmy posiadać, związaną właśnie z tym obszarem, czyli z naszą głową, jak to wszystko wygląda. A później, to co się dzieje później, to już jest w ogóle, słuchajcie, magia. Mamy tutaj informacje skierowane do trychologów, ale również do takiego zwykłego człowieka, bo oprócz pielęgnacji, oprócz diety, oprócz substancji aktywnych, oprócz tego, jak to wszystko wygląda z naszymi włosami przez działanie różnych chorób, przez działanie hormonów, przez nieodpowiednie działanie kosmetyków, to mamy, słuchajcie, nawet nowinki z tego świata zabiegowego, czyli co tak naprawdę może nam pomóc, jak możemy działać w gabinetach, jak możemy działać u specjalistów. Mamy wykaz badań, które należy zrobić. Oprócz tego mamy rozdział skierowany właśnie do trychologów, jak powinien wyglądać taki gabinet, jak powinno wyglądać badanie, jaki wywiad należy przeprowadzić z pacjentem, gdzie go ukierunkować, te choroby, które mamy opisane tutaj w tej książce. No słuchajcie, ja zaraz wam powiem, co najbardziej mnie tutaj przyciągnęło, jeśli chodzi o tę książkę, i też na co ja zwróciłam uwagę jako taki, powiedzmy, laik, tak? Bo nie będę podchodziła do tej książki, opowiadała wam o nim jako profesjonalista i kosmetolog, bo musiałabym się tutaj za bardzo rozwodzić, a też większość z was nie działa w tym kierunku. Wy jesteście osobami, które interesują się pielęgnacją włosów, chcecie dbać w odpowiedni sposób o wasze włosy, szukacie informacji, wiarygodnych informacji, które pomogą wam w tym, żeby wasze włosy wyglądały dobrze, żeby były w dobrym stanie, ale również skóra waszej głowy. No i powiem wam tak, ja sobie pozaznaczałam w książce różne miejsca, do których będę cały czas wracać. Już nie mówiąc o tym, że pomazałam w tej książce totalnie markerem to, co mnie tutaj interesowało i tak dalej. A naprawdę zainteresowała mnie ogromna wartość tej książki i wiedza, która jest tutaj przekazana. Zacznijmy może od tego, że jednym z takich rozdziałów, który wyjątkowo mnie zainteresował, to była pielęgnacja domowa.
Z czego się okazało, co się okazało, że pewne czynności sama wykonuję źle w pielęgnacji moich włosów i będę musiała to zdecydowanie poprawić. Ale jeśli rozmawiamy o tej pielęgnacji domowej, to bardzo fajnie, że Klaudia opisała nam produkty, które stosujemy właśnie w tej pielęgnacji domowej. I oprócz tego, że mamy opisane te produkty i jak je prawidłowo stosować, to mamy również taką część poświęconą składnikom aktywnym, składnikom działającym na skórę głowy i na nasze włosy, na które warto zwrócić uwagę właśnie w tych produktach pielęgnujących. I tutaj przy okazji też dodam, ogromny plus jak dla mnie to to, że autorka, czyli Klaudia, nawiązała również do stosowanych technologii, do na przykład nanotechnologii albo do promotorów przenikania, tego co pomaga substancjom aktywnym wnikać na przykład w skórę głowy albo też w nasze włosy. I bardzo mnie to cieszy, że to nie jest pozycja ukierunkowana w stronę pielęgnacji naturalnej. I już Wam tłumaczę, dlaczego mnie to tak ucieszyło, ponieważ w ostatnim czasie, na przełomie ostatnich lat, ja zauważyłam, że panuje taki trend wśród między innymi też włosomaniaczek, by rezygnować z tego, rezygnować z tamtego, by nie korzystać po takie, by nie korzystać z takich składników, by omijać takie substancje, co mnie jako kosmetologa, ale też osoby, która bardziej idzie w kierunku pielęgnacji skóry, niekoniecznie naszych włosów, trochę niepokoi, dlatego że tak jakby ta tradycyjna chemia, te możliwości, które nam daje, szła w takim kierunku, że ona jest zła, a jednak wszystko to, co naturalne, jest dla nas najlepsze. I podoba mi się to, że właśnie w tej książce Klaudia zwraca uwagę na substancje pochodzenia naturalnego, różne ekstrakty i nie tylko, ale zwraca też uwagę na te tradycyjne substancje, takie, które będą mimo wszystko pomagały w tej prawidłowej, świadomej pielęgnacji skóry głowy i włosów, których absolutnie nie powinniśmy się bać. Wręcz odwrotnie, powinniśmy z nich korzystać, bo dzięki nim efekty, jakie będziemy mogli osiągnąć w pielęgnacji naszych włosów, będą naprawdę rewelacyjne. I to jest dla mnie ogromny plus tej książki. Lecimy dalej. Jak wiecie, w pielęgnacji, świadomej pielęgnacji naszej skóry zwracamy również bardzo dużą uwagę na takie holistyczne podejście do naszej pielęgnacji, o czym jest również ta książka. I to też jest kolejny plus. Dlatego, że oprócz takiej świadomej pielęgnacji, czy korzystania z zabiegów, które będą dopełniały tę naszą pielęgnację, albo wręcz odwrotnie, korzystanie z zabiegów i pielęgnacja, która będzie dopełniała te zabiegi, jest tutaj dział poświęcony diecie. Diecie, temu, co przyjmujemy do naszego organizmu, jak się odżywiamy, ale również suplementom. I wy doskonale wiecie, że ja jestem taką osobą, która właśnie podchodzi do pielęgnacji skóry bardzo holistycznie. I podoba mi się to, że ta książka jest również takim holistycznym podejściem do pielęgnacji skóry głowy, jak również samych włosów. Więc to jest kolejny, można by powiedzieć, drugi plus tej książki. I tutaj właśnie z tego działu o diecie czy o suplementach dowiecie się, co będzie pozytywnie wpływało na Wasze włosy lub też w drugą stronę, co niekorzystnie działa. Przez co też sami będziecie w stanie zorientować się, co robicie źle, jeśli chodzi o Waszą dietę, albo też jakie na przykład suplementy warto przyjmować, żeby włosy były w dobrej kondycji, żeby skóra głowy była w dobrej kondycji. Trzeci moim zdaniem plus tej książki to jest aktualna wiedza, z której korzystała autorka, czyli wykorzystała ją w swojej książce Klaudia. O co tutaj tak naprawdę chodzi? O to, że w wielu podręcznikach lub też na przykład w wielu poradnikach często spotykam się z tym, że są pewne luki, czegoś brakuje. Bo wy wiecie, że ten cały dział kosmetyczny idzie do przodu, technologie idą do przodu, pojawiają się coraz to nowe produkty kosmetyczne na naszym rynku, ale również, uwaga, zabiegi. I bardzo mnie zdziwiło to, że Klaudia, autorka tej książki, wykorzystała potencjał ten właśnie zabiegowy na naszą skórę głowy i na nasze włosy. I tutaj znajdziecie opisane przeróżne zabiegi, takie, które aktualnie pojawiły się na rynku i takie, z których korzystamy również od lat.
Cieszy mnie to ogromnie, bo jest też dział poświęcony m.in. przeszczepom włosów, przedłużaniu włosów, pigmentacji skóry głowy w momencie, kiedy no nie da się już nic z nimi zrobić, albo na przykład przeszczep włosów nie wchodzi w rachubę, albo też nie chcemy go wykonywać. Świetne, świetne propozycje i rozwiązania, bo czasami tracimy czas na tym, żebyśmy sami doszukali się jakichś informacji w internecie, jakie zabiegi będą fajnie wpływały na skórę naszej głowy i na nasze włosy. A tutaj macie wszystko. Wszystko, uwierzcie mi, naprawdę zabiegi, które aktualnie są wykonywane, które są stosowane. Te zabiegi są opisane, więc też dowiecie się, jak one wyglądają, jakie efekty będą przynosiły. Wow! I ostatni plus, na który zwróciłam uwagę, jeśli chodzi właśnie o tę książkę, to między innymi dział poświęcony samej trychologii w gabinecie. Już Wam mówię, dlaczego jest to dla mnie plus, mimo tego, że ja nie jestem trychologiem, nie idę w tym kierunku, ale nieraz spotkałam się z tym, że ktoś gdzieś wystawił taką opinię, że trycholog to jest osoba, która nie jest warta zainteresowania, że to nie jest żaden specjalista, albo też, że był na wizycie u takiego trychologa i ma wrażenie, że on tak naprawdę nic nie zrobił, a tylko naciąga, żeby kupować kosmetyki, które w danym gabinecie są polecane, na których się pracuje. Nieraz, słuchajcie, spotkałam się z takimi opiniami i uważam, że przez takie właśnie opinie ta cała trychologia no nie ma takiego plusa, jak powinna mieć. I podoba mi się to, że właśnie w tej książce autorka, czyli Klaudia Musiał, fantastycznie opisała to, jak powinien wyglądać taki gabinet trychologiczny, jakie powinno być podejście do pacjenta. Czyli między innymi dowiecie się, jak powinien wyglądać prawidłowy wywiad z pacjentem, co jest moim zdaniem obowiązkiem, jeśli idziemy na taką wizytę, czy to idziemy do kosmetologa, czy idziemy do kosmetyczki, czy do dermatologa. W przypadku trychologa taki wywiad to jest podstawa. I tutaj właśnie autorka Klaudia Musiał opowiada o tym, pisze o tym dokładnie, jak powinien wyglądać taki wywiad, jak powinien wyglądać taki gabinet trychologiczny. Ale też jest pewien podrozdział, gdzie jest opisane, jakie badania powinno się wykonać, albo na jakie badania powinien zostać skierowany pacjent w danym przypadku. I to jest kolejny świetny plus tej książki. Bo ja zwracam uwagę właśnie na takie, słuchajcie, szczegóły. Sama na przykład, bazując na pielęgnacji naszej skóry, zwracam uwagę na to, jak podchodzi się do pacjenta, jak podchodzi się do klienta, co zawiera taki wywiad, lub też jaką kartę pacjenta wypisujemy w momencie, kiedy zgłaszamy się na jakiś wywiad i też czy przeprowadzamy odpowiednie badania. Co niestety nie zawsze się zdarza i prawda jest też taka, że w wielu przypadkach kosmetolodzy czy lekarze nie kierują na specjalistyczne badania, a później po prostu takie leczenie czy wykonywanie zabiegów nie do końca też przynosi nam efekty, bo być może działamy nie w tym kierunku, co trzeba. I super jest to, że sami możecie się zorientować, między innymi, jakie badania należy wykonać w danym przypadku, tak? Więc to też jest ogromny plus tej książki, że zdobędziecie taką świadomość, jeśli będziecie wybierali się na wizytę do trychologa w przyszłości, być może w najbliższym czasie, to będziecie wiedzieli, na co zwrócić uwagę i czy rzeczywiście taki trycholog, taki gabinet jest wart uwagi. Świetna sprawa. No i też na zakończenie chciałam powiedzieć, że bardzo, ale to bardzo podoba mi się to, że są tutaj opisane szczegółowo wszelkiego rodzaju choroby, które mogą wpływać na stan skóry głowy i naszych włosów. Już nie mówiąc o tych wszystkich zmianach hormonalnych, które zachodzą w naszym organizmie, czy o samym stresie, czy o tej właśnie diecie, czy nieodpowiedniej pielęgnacji, ale też wszelkiego rodzaju choroby, które wpływają na nadmierne wypadanie naszych włosów, na łysienie, jak to przebiega.
przebiega, jak to wygląda, czy jest możliwość odwrócenia tego, jak powinno wyglądać leczenie, jak powinna wyglądać ta pielęgnacja. Mimo tego, że mamy tutaj ponad 200 stron, to moim zdaniem, słuchajcie, widać, że Klaudia bardzo, ale to bardzo przyłożyła się do stworzenia genialnej książki. I tak sobie czasami myślę, że 200 stron to wcale nie jest tak dużo, ale jak spojrzymy sobie na to, jak został stworzony każdy rozdział i podrozdział, to mamy właśnie taką esencję z każdego tematu. A jeśli będziecie chcieli więcej, jeśli będziecie czuli niedosyt i będziecie chcieli dowiedzieć się w konkretnym temacie co i jak, co zrobić więcej, to piśmiennictwo, które tutaj macie, ogromne zresztą piśmiennictwo, na pewno ułatwi Wam znalezienie takich informacji, ale też będziecie wiedzieli, gdzie sięgać, gdzie szukać dalej. Bo być może ta książka właśnie też na przykład skłoni Was do pójścia w tym kierunku tematu włosów, albo być może na tyle zainteresuje Was samą trychologią, że będziecie chcieli też zdobywać więcej wiedzy właśnie w tym kierunku. Także moi drodzy, na podsumowanie chciałam Wam powiedzieć, to jest książka must have, która powinna się pojawić w domu każdego z Was. Bez względu na to, czy jesteście kobietą, czy jesteście mężczyzną, to jest naprawdę pigułka wiedzy związanej z włosami, związanej z trychologią, z dermatologią, ze skórą głowy, nowoczesne zabiegi, substancje aktywne, preparaty, choroby skóry, działanie, sam dział tej trychologii. Wow! Ja jestem pod ogromnym wrażeniem i nawet ostatnio rozmawiałam z moją mamą, z moją siostrą i powiedziałam im, że słuchajcie, pożyczę Wam tę książkę, musicie koniecznie ją przeczytać, a jak Wam się spodoba, to koniecznie musicie ją kupić, bo wcale nie jest droga, ale taka ilość wiedzy, którą tutaj mamy, jest tego naprawdę warta. Także Klaudia, jeśli oglądasz ten film, wielkie brawa dla Ciebie za stworzenie tak fantastycznej książki. Czekam na więcej. Mam nadzieję, że w przyszłości pojawi się jakaś kolejna pozycja, która będzie uzupełniała tę książkę, albo właśnie na przykład aktualne nowe zabiegi, albo substancje aktywne w działaniu na włosy. Także słuchajcie, poradnik, książka lekarska, fantastyczna pozycja dla każdego z Was. W opisie do dzisiejszego filmu zostawię Wam link do strony wydawnictwa, gdzie możecie sobie tę książkę zakupić i chyba, ile się nie mylę, jest aktualnie też na jakiejś promocji. Zostawię Wam również namiary na Klaudię i jestem ciekawa, czy już znacie tę książkę, czy Was zaintrygowałam, czy Was zainteresowałam tą pozycją, czy będziecie chcieli ją sobie kupić, a jeśli już ją znacie, to dajcie koniecznie znać w komentarzach, napiszcie Waszą opinię. Jestem ciekawa, co Wy myślicie na ten temat i czy w ogóle temat poruszania takich właśnie na temat książek, które sama czytam, które są godne uwagi albo też nie, Was interesuje i czy chcecie takie filmy tutaj na moim kanale. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, za to, że dotrwaliście do końca tego dzisiejszego filmu. Trzymajcie się ciepło, a my widzimy się w kolejnej publikacji. Do zobaczenia, buziaki, pa!